Cześć, witam was bardzo serdecznie. Zastanawiałem się trochę, czy nagrać ten film, czy nie nagrywać, bo nie chcę też humorów psuć. Dziś wszak jest wielkie święto narodowe, święto, gdzie świętujemy niepodległość, wolność, suwerenność, a tak naprawdę to ani nie jesteśmy niepodlegli, ani nie jesteśmy wolni, ani nie jesteśmy suwerenni. Mało tego, nawet ta data nie jest tą datą, która być powinna, bo powinno to być w czerwcu, bo w czerwcu w Wersalu, ale na pewno nie w listopadzie 1918 roku. Nawet data jest mylna i nawet data jest sprzeczna. I tak dzisiaj wyszli Polacy na ulicę świętować. To bardzo szczytny cel, to bardzo piękny cel, że ludzie wychodzą. Ja jestem przekonany, że większość zrobiła to z miłości do Polski, z dobrego serca, chcąc jak najlepiej. Tylko że to jest wszystko mylne. My możemy wychodzić, ale oni, nawet w tych telewizorach, jak będą mówić, to oni będą mówić swoje. A tak naprawdę my nie jesteśmy niepodlegli. To trzeba sobie uświadomić, to trzeba sobie powiedzieć, że my nie jesteśmy niepodlegli. Poza tym my dziś co świętujemy, tam chorągiewkami, flagami machamy, a jutro pójdziemy znów do pracy za najniższą krajową i znów kupimy masło za 12 zł i znów będziemy słuchać w telewizji PiS na PO, PO na PiS. I nawet teraz doszło do tego, że ludzie, którzy jeszcze jakiś czas temu szli w tym marszu razem, kłócą się. Zobaczcie, oni nawet rozwalili te środowiska. Wszystko jest rozwalone, dosłownie wszystko jest rozwalone, nie ma spójności. A wiecie dlaczego? Oni to rozwalili specjalnie, żeby nie było siły w narodzie. Bo jak jest naród podzielony, no to wtedy można łatwo robić to i robić tamto. Z jednej strony jest taka duma narodowa, że tylu Polaków wychodzi, a z drugiej strony jest smutek, czasem nawet łzy, naprawdę. Jest smutek i przygnębienie, że są ludzie, którzy kochają Polskę, którzy poświęcają dzisiejszy dzień po to, żeby gdzieś pójść, po to, żeby coś pokazać, a tak naprawdę i politycy, i cała reszta robi wszystko, robi coś, co jest sprzeczne. Bo jak można nazwać kraj niepodległym, suwerennym? Kraj, który sprzedał dosłownie wszystko. Kraj, który sprzedaje ziemię. Kraj, który sprzedaje wszystkie najważniejsze przedsiębiorstwa. Kraj, który sprzedaje lub zamyka kopalnie. Kraj, który nie darzy szacunkiem tego, co mamy pod ziemią, czyli węgla i innych surowców. Kraj, który się sprzedaje na lewo i prawo. Jak można nazwać kogoś takiego niepodległym? Tylko taka data. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. To jest okrutna prawda. Ja wiem, to boli, ale czasem trzeba przyjąć na klatę. Czasem trzeba się z tym zmierzyć, bo politycy to ładnie mówią w telewizji, frazesy. A teraz jak to możliwe, że podobno jest Polska, polskie media, wszystko polskie, a niektóre media tylko szukają dziury w całym i tylko chciałyby, żeby dochodziło do jakichś tam prowokacji. Tylko czekają na to i cały czas dyskredytują, cały czas poniewierają, cały czas umniejszają temu marszowi. Marsz jaki jest, taki jest, ale jest.
I oni cały czas czekają, aż coś się wydarzy, jakaś prowokacja. Jak może być dobrze w takim państwie? Jak może być dobrze w takim kraju, gdzie nawet jakby nie było, no, jakaś tam data jest i nawet teraz nie możemy być solidarni wobec siebie? Poza tym ta data to powinna być całkowicie zmieniona, bo to jest mylna data i to jest bardzo ważne. Ktoś powie, ale to tylko data. Nie, bo to jest data narzucona. To jest data, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i z realiami, które były w 1918 roku. Bo wiecie, mamy teraz bohatera w telewizorze, jest bohater Piłsudski i ma być bohater, bo to jest jego święto. Bo tak ma być. Bo tak ma być. Dzisiaj na marsz. Płacić podatki korporacjom, kupować nie nasze jedzenie, choć nasi rolnicy ledwo już przędą. I tak to wygląda. Tak wygląda suwerenność, niepodległość, wolność. Niestety, ale takie są realia, takie są fakty. Choć 5% fajnych ludzi, no to 95% ludzi, którzy nie wiedzą nawet po co idą, nawet o co chodzi w tym wszystkim. Jaka niepodległość, jaka suwerenność? Przecież my nie jesteśmy niepodległym państwem. To jest sprzeczne z tym, co widzimy. Do usłyszenia, cześć, pa.